Cześć wszystkim, chciałam Was powitać w moim nowym filmie, są to ulubieńce ostatnich 2 miesięcy. Produktów nie ma tutaj za dużo, aczkolwiek są to naprawdę perełki i takie najlepsze rzeczy, jakie ostatnio miałam zaszczyt tutaj używać. Są to produkty naprawdę rewelacyjne, które ułatwiają mi pracę, z którą jestem bardzo zadowolona. Nie będę przedłużać i zacznę od pielęgnacji, ponieważ tych produktów jest najmniej. Pierwszy na ogień idzie ekspresowy demakijaż oczu 2 w 1 z Garnier. Jest to pojemność 125 ml. Każdy rodzaj demakijażu, również wodoodporny. Pierwszy krok, idealny demakijaż, 2 wzmocnione rzęsy, zmywa makijaż bez pocierania, nie pozostawia tłustej warstwy. Łagodny dla oczu, zawiera naturalnie wzmacniającą arganinę. Bez pocierania. I tu po prostu ten kosmetyk mnie tak mile zaskoczył. Wystarczy, że nasączę wacik. Zużywam 2 waciki, dosłownie na demakijaż oczu zużywam 2 waciki. Przykładam do oka, dosłownie chwilę trzymam, ściągam, resztę po prostu doczyszczam i już, nie ma nic, nie muszę nic pocierać, nie muszę stać z tym wacikiem, żeby rozpuścił mi ten makijaż. Przede wszystkim zawsze miałam problem z tuszem, zawsze miałam niedomyte rzęsy, co też po prostu osłabia je później, tak jak jest gdzieś tam na noc, zostaje jednak ten tusz. Nie mogę zaaplikować sobie odżywki, ponieważ mam dalej niedotyszczone rzęsy. A tu on wszystko świetnie zmywa. Oczywiście po demakijażu oczu myję też twarz z oczami razem z żelem. Ale tutaj naprawdę makijaż jest ekspresowy. Polecam, jestem bardzo zadowolona i na pewno jeszcze nie raz po niego sięgnę. Jest to mój ulubiony płyn dwufazowy. Tak jak na wszystkie narzekałam, nie mogłam nic po prostu dla siebie znaleźć. Weszłam do Rossmana i stwierdziłam, że dam ostatnią szansę temu płynowi. Miałam okazję sobie pożyczyć od mamy ten płyn, gdzieś stał u niej na półce i okazał się rewelacyjny. Poszłam do Rossmana i po prostu zakochałam się w tym, polecam gorąco, wypróbujcie sobie. Drugi produkt jest to też produkt do pielęgnacji, jest to olejek Evre Magic Rose, nie wiem czy tak widać. To jest olejek z tej samej firmy, której kiedyś Wam pokazywałam krem. Zapach jest bardzo przyjemny, naprawdę używa się tego z przyjemnością. Jest to produkt dzienno-nocny, ja sobie go używam na noc raczej w formie właśnie tylko olejku, nakładam bardziej obficie, to sobie pozostawiam do wchłonięcia, rano dodaję sobie go do mojego kremu dziennego. Uwielbiam go, ponieważ zadziałał na mnie rewelacyjnie. On jest ogólnie taki bardzo globalny, on jest na bardzo dużo problemów takiej skóry tłustej i mieszanej, czyli taki trądzikowy, on reguluje wydzielanie sebum. Przede wszystkim co robi? Bardzo szybko niweluje zaczerwienia na twarzy, gdzieś po trądziku i bardzo ładnie rozjaśnia blizny. Wiem, że on ma wyciąg, tak, tutaj z płatków róż, podejrzewam, jeśli nie, to mnie poprawcie, ale po prostu nie sądziłam, że on tak pięknie zniweluje zaczerwienienia i jakieś takie blizny bardzo ładnie jej rozjaśnił. W tym momencie nawet nie wstydzę się jakoś bez makijażu chodzić. Naprawdę był lepszy niż te wszystkie kremy, które próbowałam. Jeśli macie też takie problemy z przyprawieniami, z zaczerwienionymi jakimiś takimi plamkami po trądziku, polecam, kupcie sobie, jest naprawdę, naprawdę dobry olejek i niedrogi. Teraz przejdziemy sobie tutaj do produktów kolorowych. Może zaczniemy od paznokci. Dzisiaj mam na sobie taki oto lakier. Powiem Wam tak, jest to numer 397 z Inglota. To jest taki kolor mojego sweterka. Ja po prostu się w tym o, też mam nawet kolczyki dzisiaj pod kolor, troszkę tutaj makijażu, także ostatnio jestem w tym kolorze bardzo, bardzo zakochana. Lakier jest przepiękny, jest to kolor właśnie taki, jaki lubię, to jest taki kolor basenu, kolor właśnie takiej wody gdzieś na Dominikanie. Ten odcień mnie po prostu relaksuje, jak mam go gdzieś przy sobie i cały czas teraz praktycznie maluję nim paznokcie. I ten lakier pokrywam sobie wcześniej wspomnianym Sarzwitem. Jest to taki top coat przyspieszający wysychanie lakieru. Taki mniej więcej. O pojemności 14 ml. Ja go kupiłam też w promocji za 16 zł. Okropnie śmierdzi takim klejem do butów. Gdzieś jak u szewca idziecie, ale działanie ma nieziemskie, ponieważ naprawdę przyspiesza wysychanie.
i dodatkowo tworzą taką żelową powłokę na paznokciu, gdzie po prostu te paznokcie wyglądają jakbyście miały hybrydy czy żel. Jest naprawdę, naprawdę dobry produkt. Jedyny mały minusik ma taki, że przyciąga promienie UV, przez to troszeczkę może żółknąć, ale ja z tym mam, jeśli nie myję naczyń, to mam ponad tydzień mam z tym paznokcie, aż nie mam odrostu, także bardzo dobry, polecam. Normalna cena 30 zł, w promocji 16-17 zł, warto się tym zainteresować. Dalej lecą tutaj dwa produkty, których nie używałam długo, ale już wiem, że są po prostu rewelacyjne. Miałam okazję wypróbować sobie kredkę z Niglotę do brwi. Jest to kredka na szczęście, bez wosku żadnego, ponieważ ja muszę mieć coś, co nada mi kolor i precyzyjny dość będzie. Jest to kredka, która właśnie jest mocno napigmentowana. Jest do strugania, tak jak widać, tak? Ale chodzi o to właśnie, że nie ma wosku, przez co jest bardziej intensywna i mogę sobie bardzo ładnie wyrysować tą dolną linię od brwi. Znalazłam w ogóle świetny sposób na takie wyrysowane brwi, bo nie każdy takie lubi. Niektórzy wolą bardziej naturalnie, ja akurat nie mogę z wiadomych przyczyn takich nosić. Ale właśnie znalazłam świetny sposób, aby brwi były takie wyrysowane, takie bardziej właśnie graficzne. I jeśli chcecie zobaczyć taki filmik, to nakręcę go po moim urlopie właśnie, jak robić takie brwi, jak mam dzisiaj. Dzisiaj bardzo ładnie mi one wyszły w ogóle. Chciałam takie naprawdę mieć codziennie, nie zawsze mi takie wychodzą, ale pokażę Wam właśnie, jak zaaplikować sobie, jak zrobić sobie takie brwi. I do tego służą mi dwa produkty, właśnie ta kredka, którą nakładam od dołu, tylko na dolną linię, żeby była taka właśnie bardzo zdefiniowana, a resztę uzupełniam sobie, zakrywam makijaż permanentny pomadą z Inglota. To jest coś takiego. Niech się poczeka, niech zrobi zbliżenie. Chyba nie chce mi aparat zrobić zbliżenia. Jest to numer 12, jest to konturówka do brwi w żelu. Ja mam numer 12, to jest taki jeden z najjaśniejszych. To jest taki kolor blond. Cieplejszy, jest cieplejszy blond i chłodniejszy blond z tych bardzo jasnych pomadek. Ja mam właśnie ten cieplejszy, to jest 12, 11 jest jeszcze taka chłodniejsza. I jest to produkt, który zachowuje się pod palcami, jakbyście dotykali. Nie wciśnijcie w niego zbytnio palce za głęboko, on się rozpuści tylko z wierzchu. Mogę to porównać do czegoś kremowego, do czegoś takiego troszeczkę jakby konsystencji masła. I przede wszystkim jest odporny na ścieranie. Jest to taki malutki słoiczek, jest odporny na ścieranie. Jest to produkt wodoodporny, macie gamę 12 kolorów. Jest to rewelacyjny produkt. Czekałam na niego naprawdę długo. Jest to świetny zamiennik właśnie dla Aquabrow, dla pomadek z Anastasii Beverly Hills. Mam, polecam, naprawdę każdy znajdzie odcień dla siebie. Cena 37 zł, tutaj ta kredka jest za 28, z tego co pamiętam, są w 4 kolorach i nakręcę Wam po moim urlopie filmik, jak teraz aktualnie robię swoje brwi. W tym momencie jestem z nich bardzo zadowolona, taki efekt mi się bardzo podoba. Następny produkt, mam go też dzisiaj właśnie na sobie, jest to Rouge Edition Velvet. Nie wiem, czy nie występował w moim poprzednim filmiku, nie jestem pewna. Jest to pomadka o numerze 11, So Happy Pink. Jest to taki z tych właśnie nowych, dodatkowych kolorów pomadka, taka bardzo delikatnie różowa, znaczy delikatnie, jest po prostu taka bardziej dzienna, ponieważ tamta gama poprzednich kolorów od 1 do 9 była bardzo ciemna. Ta jest bardzo jasna i można ją spokojnie sobie nosić dać. Oczywiście trwałość też niezawodna. Polecam numer 11 z Bourjois. Dalej mamy, ojejku, to są takie perełki. Ja sobie tutaj przysypałam, ponieważ ten słoiczek ma w kufrze, a dla siebie przysypałam takie do mniejszych słoiczków. Są to nowe cienie AMC z Inglota, z serii Stardust. Nie pamiętam dokładnie numerów, miałam ostatnio sprawdzić. 111, to jest chyba 113 i
To chyba 114, 115, ale nie jestem pewna. To jest taki piękny, miętowo-morski pigment, cień sypki ze złotymi drobinkami. On w opakowaniu wygląda tak. Nie wiem, czy pokazywałam Wam właśnie swatch. Jak on się pięknie prezentuje, jak on się pięknie mieni. Mam go właśnie dzisiaj na oczach. To jest coś takiego. Jest nieziemski, po prostu nieziemski. Jest pięknym wykończeniem makijażu, takiego, nawet bym powiedziała, dziennego. Można sobie dać delikatny środek powierki, wewnętrzny kącik, nawet gdzieś do makijażu ślubnego. Drugi mamy, to jest odcień granatowy, ale on też świetnie skomponowuje się z fioletem. On jest takim czymś pomiędzy fioletem a granatowym. Jest też przepiękny. Jest prześliczny. I właśnie najlepiej go sobie aplikować palcem, ponieważ wtedy wydobywa najbardziej swoje walory, najbardziej się wtedy iskrzy i najmniej się wtedy osypuje, ponieważ on wmasowany będzie się lepiej zachowywać. Ostatnim produktem, z którego też jestem bardzo, bardzo zadowolona, żałuję, że nie używałam go wcześniej, jest 123 Perfect CC Cream Pigment. Nie wiem, czy Wam go pokazywałam w poprzednim filmie, nie pamiętam, czy był tylko po prostu tak pokazany. Używałam go przez ostatnie 2 miesiące. Jest to niby CC Cream, ale jest bardzo kryjący, bardzo delikatny zarazem. Bardzo to wygładza skórę, pozostawia ją naturalną, nie tworzy efektu maski, koryguje zaczerwienienia przez te właśnie 3 pigmenty, które ma, zawiera w sobie, czyli apricot, czyli taki brzoskwiniowy, green, zielony i white, anti dark spots, anti zaczerwienienią i anti fatigue, nie wiem, co to znaczy. Jednakże ma 3 pigmenty i właśnie bardzo ładnie niweluje jakieś takie przebarwienia na skórze. No i przede wszystkim jest nawilżający, zawiera delikatny filtr SPF 15. Ja mam w kolorze 31 Ivory, w ogóle się nie odznacza na twarzy nigdzie. Naprawdę bardzo naturalny efekt i świetne krycie, nawilżenie, bardzo polecam. Kto chce sobie teraz coś nowego wypróbować na lato, jak najbardziej. Nagadałam się. To by było wszystko w moim filmiku i zapraszam Was do następnego. Trzymajcie się ciepło. Jeśli Wam się coś spodobało, napiszcie pod filmem w komentarzach. Do zobaczenia, pa pa!